Siemanko, w dzisiejszym odcinku będę wymieniał hamulce w samochodzie Citroen Jumpy 1.9 diesel, silnik DW8, wolno ssący 68 koni. No i tak, hamulce, które są tutaj, prawdopodobnie są w tym samochodzie od nowości, zużyły się na maksa, tarcze są grubości żyletek. Ostatnio zmieniałem klocki z myślą i nadzieją, że jest to jako tako. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale okazało się, że tarcze to już żyletki. No i pojeździłem tak ze 3 miesiące i teraz się nadarzyła chwila, to będę wymieniał. Kupiłem do tego celu taki zestaw firmy Tervo. Nie wiem, coś tu z ostrością jest nie tak. Taki zestaw Tervo. Nieistotne. I co? No jedną stronę już zrobiłem, także mam jakiś pogląd na sytuację, jakąś strategię. Myślałem, że to będzie trochę lepiej szło, ale bez palników, młotów ani róż. Pierwsza czynność to wiadomo, wyjęcie tych dekielków. Nie wiem, czy każdy to ma. No to bliźniacze konstrukcje były Citroen Jumpy, Peugeot Expert i Fiat. Był jakiś tam Fiat, nie pamiętam w tej chwili. Nieistotne. To w tym Citroenie akurat jest taki dekielek. No i co? Podnosimy. Jak podniesiemy, to się spotykamy za chwilę. Dobra, auto mamy w górze. Teraz do akcji wkracza klucz udarowy i odkręcamy kółko. Dlaczego tak fajnie poszło? Dlatego, że nie dopuszczam tu żadnych rzeźników do tego samochodu. Chodzi mi o wulkanizatorów, którzy kluczami pneumatycznymi dokręcają śruby. Raz się tak zdarzyło. Tak mi dokręcił, że nasadki Magnusona, które chyba mają dożywotnią gwarancję, nie wytrzymały. Musiałem skakać po kluczu i tak to nic nie dało. Tak było mocno dokręcone. A jeżeli sobie dokręcicie normalnie, tak jak Bóg przykazał, z momentem takim w granicach, przeważnie ten moment w samochodach tego typu to jest między 89, gdzie to są szpilki, to jest trochę mniejszy ten moment, Toyota czy Hyundai, no tak 89, 90 gdzieś w takich granicach, no to maksymalnie chyba, ja wiem, 130 może w takich troszkę większych autach. Jeżeli z takim momentem to dokręcicie, to właśnie tak się to odkręca. Dobra, kółko zrzucone i tak się sprawa ma. W tamtym kole, które robiłem wcześniej, o, tutaj jest jedna i pod spodem jest druga. To jest, zdaje się, na kluczyk, już sprawdzam, na kluczyk 19. Z tym, że u mnie to jest tak na maksa zapieczone, że ja to grzeję palnikiem i kluczem pneumatycznym. Tu gdzieś, o, tu mam taki pożyczony od kądzia. Kluczem pneumatycznym napierdzielam. I to tak, no naprawdę, długo z tym schodzi, żeby to odkręcić. To ja się teraz z tym trochę pomozolę i wracam za chwilę. Grzeję sobie właśnie tą śrubę i jej okolice. No i co ważne, no ważne, żeby to ten płomień skierować tylko i wyłącznie na łeb śruby i to miejsce, gdzie ona jest wkręcona. Bo no są tu kable, przewody, osłona przegubu gumowa, no to ważne jest to, żeby tego nie popalić wszystkiego, no to, bo to bez sensu, prawda? Tu się teraz trzeba trochę pomęczyć, bo przewód ma małą przepustowość i no jest problem to odkręcić, ale po jakimś czasie pewnie pójdzie. Jedna poszła, teraz jeszcze jedna i będzie z bańki. I dobra, obie śrubki już odkręcone, tu jedna, tu druga. Teraz tak, ja sobie podłożę coś pod zacisk, żeby mi on nie wisiał na przewodach. Może myślę coś takiego, jakieś wiadereczko. Dobra, o, cyk. Teraz tak, kluczyk 13, nie 13, 12 chyba to była. Dobra. I odkręcamy sobie to. Cyk. Teraz tak. To trzeba nagrzać i to tak
bardzo mocno, bo to nie zajdzie. Wydaje mi się, że to są fabryczne tarcze, to tutaj tak zapyziało, że nic tu nie pomoże. Ja to grzeję wielkim takim palnikiem do papy i dopiero później to biję młotkiem miedzianym i powolutku jakoś to schodzi. Że wygląda to może mało profesjonalnie, ale to jest mało istotne. Ważne jest to, że metoda jest skuteczna. I co? Teraz mam taki młoteczek miedziany i raz koło razu. Trochę z jednej, trochę z drugiej. Powiem wam, że po paru minutach takiego stukania dookoła to w końcu zejdzie. Jak to mówią, cierpliwy podobno kamień ugotuje, także po paru minutach takiego stukania, jak widać, tarcza ściągnięta. Kolejną rzeczą, jaką się zajmę, to będzie czyszczenie tej piasty tutaj. Szczotka druciana na wiertarkę i żeby tutaj wszystkie te jakieś nieczystości usunąć, żeby później tarcza nowa ładnie w tym miejscu dolegała. I dobra, kiedyś dodatkowo jeszcze to powierzchnię smarowałem smarem miedziowym, ale ostatecznie uznałem, że to słaby pomysł, bo później przy zakładaniu gdzieś z takich elementów może paproch wpaść, przykleić się i później się źle układa tarcza. Także ostatecznie nie robię tego. Tarczę wyjętą z pudełka myję sobie acetonem, bo one są fabrycznie zakonserwowane jakimś towarem. Nie wiem, czy to olej, czy to smar, czy co. No, jakieś tu resztki farby, także ogólnie jak widać ręcznik jest brudny. Także wstępnie to czyszczę acetonem, a później jeszcze jakimś tam brake cleanerkiem na koniec, jak już to wszystko mam złożyć na gotowo. Czyli tam jakieś ślady paluchów, jakieś duperele spłukuję tym brake cleanerem. Jeśli chodzi o jakieś połączenia, na przykład wszystkie te śruby tutaj, to ja smaruję je takim klejem zrywalnym, niekoniecznie takim, no każdy jeden będzie dobry, to jest średnia siła, czyli ten zrywalny, można to później w razie czego odkręcić, on zapobiega samoodkręcaniu, to jest jakiś taki aerobowy, czy jakoś to się tak nazywa. O, dajemy kropelkę i to wystarczy, później się wkręca. Akurat ta tutaj ustalająca śrubka, to nie ma tu konieczności dawania tego, ale ja już tak, że tak powiem, z przyzwyczajenia wszystko, co jest związane z hamulcami, to traktuję tym klejem właśnie. No i w temacie tarczy, po przekręceniu tej śrubki ustalającej pozycję, no to już temat jest, że tak powiem, zamknięty, no bo później ona jest dokręcana tymi śrubami, które mocują też koło. Takie dwa w jednym. No i teraz można sobie tym brake cleanerkiem spłukać z jednej, z drugiej.
Dobra, i no to na razie zostaje, a takie ostateczne mycie to już po założeniu zacisku. W kwestii samego zacisku, to ja zrobiłem tak. Pierwsza sprawa to wyciągnąć te klocki. No, czyli tak, do środka i do góry, do środka i do góry. Później tak, odkręciłem to i wyjąłem całe jarzmo. Po co to wyciągałem? Bo tutaj, jak widzicie, zrobiło się dużo takiego produktu korozji z tego zacisku, z tego jarzma. To można powiedzieć, że to już praktycznie w milimetrach jest liczone, tyle tego tu się nazbierało, tutaj dobrze widać. Ja to wszystko sobie zamocowałem w imadle i takim malutkim młoteczkiem, nie wiem jak go nazwać, no ale takim naprawdę malutkim, o takim, to wszystko sobie obstukałem. Bo próbowałem to czyścić szczotką drucianą albo jakimś ostrym nożykiem, ale słabo idzie. A najlepiej właśnie tym młoteczkiem. Wszystko to tutaj w tej wewnętrznej części, gdzie przychodzą klocki, żeby one się mogły dobrze przesuwać, żeby nic się nie blokowało, to wszystko tutaj obczyściłem właśnie z grubsza tym młoteczkiem, a później nożykiem. No i to właśnie teraz zrobię. No i dobra, teraz tego cykniemy. No i dobra, teraz jarzmo idzie do góry, tu nam wychodzi. No i spójrzcie teraz, co tu jest, ile tego towaru tu się nazbierało. No. Ja to teraz sobie pójdę, wszystko obczyszczę. Można by to wypiaskować, ale to chyba przerost formy nad treścią. No. Dobra, wracam za chwilę. Jarzmo sobie tak wygląda teraz. Tu, gdzie klocki przychodzą, już jest w miarę czysto i tak to zostawię. Teraz sobie oczyszczę jeszcze o tą część. Zobaczcie, co tu jest, ile tego jest towaru. Także w tym miejscu, co tu klocki będą pracować, też to obstukam, wyczyszczę. Wsunąłem tutaj najgrubszą tą korozję, co tu tak odstawała. I tutaj stłoczka, to co wystaje, to też tak tępą częścią śrubokręta pościągałem, żeby nie wystawało, bo ten tłoczek trzeba będzie tam wsunąć. To co wystaje, mogłoby tam tą gładź porysować. Także teraz sobie go wysunę trochę i spróbuję go obczyścić i nasmarować. Przez kilkukrotne wciśnięcie hamulca wysunąłem sobie ten tłoczek. Teraz będę mógł dostać się tu pod uszczelkę i umyć tam te rzeczy. Z tego zagłębienia tutaj, gdzie się blokuje ta uszczelka, ta harmonijka, trzeba wybrać tą rdzę i te zanieczyszczenia. Dobrze to zrobić na przykład tępym śrubokrętem, resztę tutaj później wypłukać brake cleanerem stamtąd, cały ten syf. Resztki brake cleanera, te zanieczyszczenia czyścimy tutaj ręcznikiem. Można też dmuchnąć tam sprężonym powietrzem, żeby to wszystko się stamtąd wydostało. Ja tutaj dodatkowo jeszcze takim specjalnym, taki mam smar z firmy AT. Jeszcze dodatkowo tutaj pod tą gumową szczelkę, pod tą harmonijkę nałożę smaru, żeby to wszystko dobrze tam gładko pracowało, nie było żadnego. Po nasmarowaniu tą gumę uszczelniającą wciskamy tutaj w ten rowek, żeby dookoła weszła elegancko. No i co? Przy pomocy albo trzonka od młotka,
pchamy tutaj ten tłoczek do środka, żeby nam wszedł. Tylko trzeba uważać, żeby się nie sklinował. Ja mam taki ściągacz. Tym ściągaczem będę to wpychał. Będzie trochę łatwiej. Gdyby się wam po wciśnięciu tłoczka zdarzyło coś takiego jak u mnie, że ta harmonika, ta uszczelka nierówno wystaje, to trzeba z powrotem wysunąć tłoczek, poprawić tą uszczelkę, jeszcze raz wcisnąć. Powinna ona równomiernie się zagłębić. O. Po garnięciu uszczelnienia zakładamy sobie jarzmo. I wygląda to tak. Tutaj, o tu, gdzie palec pokazuje, powinna być taka blaszka. U mnie jej nie ma. Na razie to złożę, bo muszę czymś jeździć. W międzyczasie będę starał się to gdzieś znaleźć, dokupić i założyć, bo powinno to tu być, a widzę, że nie ma. I dobra, teraz tak. Tu idzie śrubka, taka długa. O, mamy ją tutaj. Czyli tu na koniec kapnę sobie trochę kleju. Tu posmaruję smarem i można to przykręcać. Jak już to mamy jarzmo założone, przykręcone, to teraz wkładamy klocki. Kluczuszki wkładamy. Jeden i drugi. Dobra. Założę, bo mi źle nagrywać jedną ręką. Klocki wkładamy na swoje miejsce i dobrze by było tak zrobić, żeby to się licowało z tym, żeby nam tu bez problemu tarcza weszła. No i co? Na tym etapie można to wstępnie te powierzchnie klocków tutaj ładnie pozmywać brake cleanerem, bo później będzie już do nich słabszy dostęp. I co? Zakładamy zacisk na tarczę. No i zacisk przykręcony. I zobaczcie, elegancko się obraca tarcza. I teraz tak, dla mnie to już jest ostatni etap. Nieco tu chłanie spłukuje cały ten syf, który jeszcze przy zakładaniu zacisku gdzieś tu poleciał. No i po odparowaniu praktycznie mogę zakładać kółko i jechać. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!